Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj kolejny filmik. Dzisiaj omówimy sobie sok z buraków, moi drodzy. Buraki. To jest taki sezon teraz, gdzie buraków jest sporo. Można korzystać. Jest to tak zwane warzywo zimowe, że tak to nazwiemy. I ma sporo bardzo cennych właściwości w sobie. I po prostu będę robić sobie dzisiaj sok z niego. A sponsorem tych buraczków są moi sąsiedzi, za co im dziękuję. Którzy mnie tutaj zaopatrzyli w te buraczki. Także będziemy je sobie zaraz obierać, ponieważ ja sobie najpierw obiorę. Niekoniecznie trzeba, ale można je sobie obrać i będziemy robić zaraz z nich sok. Drodzy widzowie, nie zapomnijcie o subskrypcji tego kanału. Kliknijcie też sobie w dzwoneczek. Nie zapomnij również polajkować tego filmu. Pozostaw po sobie też jakiś komentarz. Jeżeli możesz, udostępnij nasz film dalej. Za to Ci serdecznie dziękujemy, bo pomaga nam to w rozwoju tego kanału. Dobrze, moi drodzy, buraczki mamy przygotowane, jednak ich nie obierałem, ponieważ stwierdziłem, że jednak są bardzo fajnie czyste, także nie trzeba było ich tutaj obierać, tylko końcówki, gdzie było odcinane, odciąłem i te korzenie, które tam wystawały, także wszystko jest ok. Moi drodzy, przede wszystkim buraki pamiętajcie, żeby wybierać zawsze z dobrego źródła. Burak jest takim warzywem, które bardzo mocno chłonie toksyny z ziemi. Są też czasem wykorzystywane nawet do tego, żeby usunąć po prostu toksyny z ziemi. Podobnie zresztą jak sałata i tego typu rzeczy. Więc na to trzeba zwracać uwagę, żeby to było dobre źródło. Jeżeli nie jesteście pewni źródła, można wyozonować i tak dalej. Jednak nie wygoni nam to toksyn, który on wchłonął do środka. To trzeba o tym pamiętać. Więc najlepiej znaleźć sobie dobrego rolnika, który nie będzie stosować chemii na polach, albo po prostu kupować bio. Sok z buraków jest przede wszystkim znany z tego, że obniża nam ciśnienie krwi. I tutaj za chwileczkę jeszcze jak sobie sok zrobimy, to jeszcze Wam coś powiem ważnego na ten temat, na co ja zawsze zwracam uwagę, żeby to było jasne. On obniża ciśnienie krwi przez to, że rozszerza naczynia krwionośne. Co za tym idzie, również dostarcza nam wtedy lepiej krwi do mózgu, przez co poprawia naszą pamięć, ale także i naszą koncentrację. Także to są takie fajne rzeczy, które właśnie tutaj burak ma. Również działa silnie oczyszczająco na organizm, czyli po prostu usuwa wszystkie toksyny z organizmu, przez to też właśnie, że się poszerza te naczynia krwionośne, krew lepiej dopływa do komórek i jest w stanie tam po prostu doprowadzać minerały i tego typu rzeczy. I również burak jest bardzo bogaty w te substancje. Dodatkowo zawiera też prowitaminę A, przez co również poprawia nam wzrok i nasze oczy, czyli po prostu lepiej widzimy. Dodatkowo ma również bardzo dobry wpływ na naszą skórę, właśnie też przez prowitaminę A, która tutaj w środku się znajduje, więc poprawia się całkowicie wygląd skóry i tak dalej. Hamuje nam to procesy starzenia również przede wszystkim i zawiera też sporo antyoksydantów, czyli takich przeciwutleniaczy, co właśnie hamuje procesy starzenia. Idąc już tutaj tym tropem, jeżeli jesteśmy przy właśnie rozszerzaniu naczyń krwionośnych, to również dzięki temu poprawia się libido, szczególnie u mężczyzn, ponieważ rozszerzają się naczynia krwionośne, więc dopływa więcej krwi do środka, więc tutaj już można sobie jeden i jeden samemu połączyć, co się dzieje później. Dodatkowo jest jeszcze naturalnym afrodyzjakiem, więc to tutaj również trzeba mieć. Bardzo często poleca się go przy nowotworach i tak dalej, zapobieganiu nowotworom, czy również w czasie nowotworów jako wspomagacza, ponieważ on tutaj pomaga właśnie też dożywiać organizm, zwiększa ukrwienie organizmu. Także tutaj również jest bardzo często polecany. Pomaga też przy problemach z trawieniem, załóżmy, czyli poprawia również nam cały metabolizm organizmu, lepiej trawimy i tak dalej, więc to tutaj wszystko jest na plus właśnie stosując sobie sok z buraków. Coś jeszcze było? Czy zapomniałem jeszcze o czymś?
A, również właśnie sportowcy bardzo fajnie z niego korzystają. Dlaczego? Ponieważ właśnie zwiększa ten dopływ tlenu też do krwi, przez to, że się to rozszerza wszystko, lepiej to wszystko płynie i właśnie dzięki takiemu soku z buraków jesteśmy bardziej wytrzymali na wysiłek. Po prostu potrafimy więcej rzeczy zrobić, których byśmy nie potrafili zrobić bez. Zawiera w sobie jeszcze cenny bor. O ile on był w ziemi, na której on był uprawiany, to powinien on tutaj być w środku, ponieważ boru wszyscy mamy za mało i go troszkę nam wszystkim brakuje, więc buraki są jakąś alternatywą, gdzie można byłoby to było uzupełnić. Stosowanie regularne soku z buraków również pomaga nam na bóle stawów, ale to już musi być regularnie stosowane, nie tam od czasu do czasu. Ma też właściwości przeciwzapalne, bo już teraz nie wiem, czy mówiłem, czy nie, czy przy jakichś różnych zapaleniach w organizmie i tak dalej, pomaga je wygaszać. Z innych mało znanych właściwości soku z buraka to jest na przykład to, że chroni również nasze DNA oraz stymuluje jego naprawę. To też jest ważne. Dodatkowo zawiera sporo witamin z grupy B, przez co wzmacnia nasz układ nerwowy i poprawia jego pracę. I będąc już przy tym tutaj, posiada również właściwości takie lekko uspokajające. Dlatego często jest też polecany w stresie, ale też i w nerwicach. Tutaj ma takie lekkie wygładzający efekt tego stresu i tak dalej. Więc na to tutaj również można sobie szklaneczkę soku z buraków wypić. Również przywraca nam właściwe pH żołądka, czyli jeżeli nasz żołądek jest rozregulowany, nie jest dokwaszony albo nadkwaszony, to również sok z buraków jest w stanie pomóc wyregulować nasze pH w żołądku, co przyczynia się oczywiście na całe trawienie, na metabolizm i tak dalej, więc wszystko jest po prostu wtedy dużo lepsze. Hamuje nam starzenie się skóry i też ją odmładza, czyli po prostu będziecie dłużej piękni, młodzi i bez zmarszczek. Także to też jest jedna z takich jego zalet. Bardzo często jest też polecany w anemiach, ponieważ zawiera sporo żelaza tutaj w sobie. Więc to są jego takie główne właściwości. Także odpalamy maszynę i ciśniemy soczek. Jak już przy tym tutaj jesteśmy, to ogólnie polecam Wam bardzo mocno tą wyciskarkę. Jak widzicie, ona już u mnie tutaj kilka lat pracuje non-stop i cały czas wszystko jest ok z nią. Ani razu nie była gdzieś nigdzie na serwisie, ani razu się nic nie popsuło, ani razu mi się nie zapchała i tak dalej. Także po prostu, zresztą sami wiecie, sporo z Was ma tą wyciskarkę, ponieważ sami pisaliśmy, u niektórych widzieliśmy ją stać, jak Was gdzieś tam przez przypadek odwiedziliśmy i tak dalej. Także wszyscy ją bardzo chwalicie, wszyscy jesteście z niej zadowoleni i jest to po prostu, no, wyciskarka do zadań specjalnych, jak ja to mówię, ponieważ ja wiem, ile już ich wcześniej napsułem i ta jednak daje tutaj rady bez problemu. Także śmiało Wam polecam tą wyciskarkę, bo jest naprawdę bardzo dobra. Ja tutaj teraz chwileczkę zapauzuję, aż to po prostu resztę wycisnę, bo inaczej będę ten film po prostu za długi. I będzie to za długo dla Was trwać, żeby to oglądać. Nawet jak go przyspieszę kilka razy, to i tak za długo będzie trwać. Także widzimy się za chwileczkę. Dobrze, moi drodzy, soczek mamy gotowy. Tutaj mamy pulpę. Tutaj jeszcze resztę soczku po prostu sobie kapię. Z takich ważnych rzeczy, co jeszcze chciałem powiedzieć. Teraz ja tego soku nie piję nigdy od razu po zrobieniu. Ja zawsze sobie czekam minimum takie 15 minut do 30 minut. To jest ważne. Dlaczego? Ponieważ różnie na to ludzie reagują. Jak wiecie, mówiłem Wam, że obniża ciśnienie krwi. Niektórzy przy wypiciu właśnie od razu takiego soku, on jest mocno energetyczny zaraz po wyciśnięciu, mogą mieć skok ciśnienia do góry, ale mogą mieć też bardzo mocny spadek ciśnienia. Więc ja zawsze odczekuję to 30 minut, aż on po prostu sobie tutaj odstoi troszeczkę i wtedy jest wszystko ok. To jest taka moja bardzo ważna uwaga tutaj do tego, co z tym zrobicie, to jest Wasza sprawa. Ja to po prostu powiedziałem, żebyście wiedzieli, ile pić takiego soku. Koło jednej szklanki dziennie absolutnie całkowicie wystarcza. Bardzo fajnie się łączy z jabłkiem i marchwią, także jak ktoś nie lubi, ponieważ no sok z buraka ma taki specyficzny smaczek,
Jeżeli ktoś go nie lubi tak bezpośrednio, można zrobić go właśnie tak. Można skorzystać też z kiszonych buraczków, to jest bardzo dobry sok, uwielbiam go. O tym już kiedyś też Wam po prostu film robiłem właśnie o soku z kiszonych buraków, także to też jest taka ewentualnie opcja. Także moi drodzy, taki soczek, tutaj jeszcze oczywiście małą kapkę oleju sobie dodać, na przykład lnianego, może być z oliwek, może być nawet troszeczkę kokosowego, jak kto lubi. Co do wyciskarki jeszcze moi drodzy, ona jest teraz jeszcze do świąt w obniżonej cenie. Jeżeli chcecie, to możecie teraz jeszcze ją sobie zakupić, ponieważ ona będzie po świętach droższa. Teraz cały czas trwa na nią jeszcze promocja. Macie jeszcze kod rabatowy w opisie tego filmu, za co będziecie w stanie kupić ją jeszcze taniej. I to jest po prostu tak, jak mówię, ona już kilka lat pracuje u nas, możecie ją prześledzić przez wszystkie odcinki na początku, jak była pokazana pierwszy raz. I do dzisiaj tutaj stoi, dała sobie radę z aronią, z pokrzywami, ze wszystkim, co do tej pory robiłem, nawet zamrożone kokosy raz przecisła, też bez problemu. To już był taki ekstremalny test, także no, po prostu jest to sprzęt godny polecenia, który po prostu działa i który Wam się nie zepsuje po tygodniu czy po dwóch, bo ja takie wyciskarki wcześniej miałem, żeby trzymały tydzień, dwa. Gdzieś tutaj to odstrzeliło, tu pękło, tam wyskoczyło, tu się silnik spalił. Przerabiałem to wszystko potem, ponieważ były to bardzo tanie wyciskarki i nie byłem zadowolony też z pulpy i tak dalej, ponieważ zawsze była taka mokrawa, nie była taka jak ma być. Tutaj macie regulację, możecie sobie ustawiać jeszcze jak pulpy macie i tak dalej. Czy też miękkie, twardsze owoce, to można sobie tutaj wszystko ustawiać. Także to jest taka wyciskarka, którą my naprawdę gorąco polecamy i która daje tutaj rady i jak widzicie cały czas jest i będzie jeszcze pewnie w wielu filmach. Ponieważ no, ona jest nie do zdarcia moim zdaniem tutaj, jak już moje testy wszystkie przeszła, to przejdzie resztę. Także macie ją jeszcze teraz taniej, aż do świąt i później no niestety znowu będzie droższa, także kto potrzebuje teraz możecie skorzystać, czy też ewentualnie na jakiś prezent świąteczny komuś coś sprawić. Także ja tutaj się żegnam, życzę Wam miłego dzionka, bo znowu się włączył inwentar i szumi tutaj gdzieś za tym. Ja to tak mam, że mogę 15 minut filmować i 5 minut przerwy, bo inaczej będzie szumieć, także ja już kończę. Tyle na dziś, trzymajcie się, hej. Wszystko macie w opisie filmu zalinkowane.